zagrania typu... Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, to znowu ja, Michał Rawik, a to jest znowu Hearthstone i agresywny Charmen. Jej, wii, yeah! No generalnie tak zrobiłem, tak jak mówiłem, prawda, czyli skończyłem poprzedni filmik i nie odszedłem od kompa, siedzę, nagrywam dalej. Bawię się deczkiem, testuję. No dobra, kłamie, zdjąłem słuchawki, więc na chwilę odszedłem, ale no. Ale zaraz wróciłem i siedzę, bawię się nagrywaniem dalej, także... Moi mili państwo, jak deczek się sprawuje, to już na pewno wszyscy doskonale wiemy. Jeżeli nie, to znaczy, że drugi widzu, nie oglądałeś poprzedniego odcinka, tak więc idź, zrób to, nadrób zaległości. A tymczasem upindoliłem się długopisem i gramy na Mage'a. No i cóż, nie bardzo wiem, co z tym fantem zrobić. Dobre pytanie. Szczerze, zróbmy tak. On to za długo nie przeżyje, ale przynajmniej mi jakąś karciochę dobierze. Miałem nadzieję, że fajną, niestety nie. No, także wiemy już, że Devolve rzucany na quest Rogue'a po wykonaniu questu nie jest za dobrym zagraniem. No, dzisiaj, słuchajcie, poszukamy jakiegoś kolejnego zagrania tym razem. Znaczy, dzisiaj przetestujemy kolejne zagrania, o tak. Znaczy, dzisiaj. No, znaczy, no dla was dzisiaj, dla mnie to odcinek po odcinku. Nieważny. Dobra, zróbmy tak. To jest dobre. W sumie to nie wiem, czy za szybko tego nie piknąłem. Szczególnie, że dosyć duży overload nam to daje. No ale dobra. No ale dobra, spokojnie. Będzie dobrze. Jak to pewna pani na YouTubie mówiła. Tak, no to, na to odpowiedź jest dosyć prosta w postaci naszego tego tutaj ziutka. Zrobimy sobie tak. Strasznie dużo biorę na fejsa. Zarzucimy to, to też długo nie przeżyje, no ale przynajmniej tego jednego murloczka nam wyprodukuje. Znaczy głównie chodzi o to, żeby coś zostało na bordzie. Jakoś w to celuję i mam nadzieję, że to się uda, aczkolwiek jak zarzuci mi jakimś... Volcanic Potion, albo coś w ten deseń. Okej, okay. Zawsze degenerację możemy rzucić i nawet nie wiem, czy to nie byłby dobry pomysł. Aha. Szczerze? Chyba byłby niezły. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Spoko. Nawet nie wiem, czy nie rzucić tego i... Ale to i tak mi niewiele da, tak szczerze. No to zróbmy po prostu tak. I weźmy, walnijmy ten jeden portrecik. Nie bardzo i tak będę miał raczej co z nimi zrobić, więc i tak bym musiał uderzyć w bronią i tak. No. Teraz fajny by był pasywek w spell damage i portal. To byłoby zagranie po prostu... Wow, brilliant! Zagranie fenomenalne i przepiękne, no ale to... No właśnie. Wychodzi jak zawsze. I no dobra. Mogę rzucić tego ziutka i on może się z tym męczyć. Albo rzucić tak. Rzućmy tak. Elo. Łup. I może i Volva, co? Dobra, weźmy jednego tego, zabijmy. I rzućmy sobie i Volva. To jest ciekawe. Czo? Dziękuję. Dziękuję. To w sumie wyszło na dobre, tak szczerze. To wyszło całkiem nieźle, muszę przyznać. Darmowy Flame Strike jest, jakby nie zabrzmiało, zawsze spoko. Szczerze, ja nie wiem, czy nie zrobić tak. Czy nie zrobić tak. Cześć, witam serdecznie. Bardzo fajny board. Dosyć silny. On przed chwilą zużył Flame Strike. Raczej drugiego Flame Strike'a nie ma. No, fajnie, no siadło, no tym razem siadło, nie? Blizzard. No,
mocno mnie chyba nie boli. Fajnie by było tylko jakiś heal totem teraz dorwać z pasywki. Najgorsze jest to, że on może mieć Pyroblast. O tym nie pomyślałem. Zróbmy tak. No i teraz pytanie, co on ma jeszcze na łapie? Dwa firebole przeżywam. Z tym, że jego nie zabiję. Aha, meteor. Meteoryt znaczy się. Kurde, zapominam ciągle o tym. Nie mam tej karty, nie mam tej karty i zapominam o niej. Co chwilę. No nic. No nic, zróbmy tak, zróbmy tak. Mogę to zabić, mogę tego nie zabijać, mogę zrobić tak. Na razie tego nie zabijajmy, powiedzmy, jak będzie miał trochę większy board, to może akurat ze spell damage'em poleci ten portal. Chociaż z drugiej strony Flame Strike'a mam darmowego, no. Chociaż bardziej, bardziej po polsku chyba powinno być, mam darmowy Flame Strike, prawda? No nic, nieważne. Obawiam się o dosyć małą ilość mojego zdrowia. No to tam nie mało interery raczej. Spell damage. Dziękuję. Halo. Blizzard zużył, Flame Strike'a zużył, Blizzard jeszcze jeden może mieć. No ale. No ale no. 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 Pyroblast. Fireball. No to ciekawe. Kurde, Felek ogrom mnie chyba. Co duży burst ma. Uderzy mnie. Jeszcze ja go nie pusznę teraz, a on mnie dwa razy spinguje i jest po sprawie. To był mój błąd w ogóle, bo powinienem najpierw zaatakować jakąś jedynką na w razie czego, gdyby to był Vaporize. No, nie zburstuje. Znaczy, mogę go zburstować, jeżeli nie będzie miał Ace Blocka, to ratuje mnie Bloodlust. Na przykład, nie? On jeszcze jeden Fireball w twarz, chyba że ma Frostbolt albo coś takiego. Nie ma. Czyli teraz, gdybym dostał Bloodlusta, to wygrałem. Nie dostałem Bloodlusta, to... No niestety shit happens, no ale no powiedzmy jakaś tam szansa była. Jakaś szansa była, no. No nie, może niewielka, może taka picia, ale... No ale no. No nic, no nic, przejdźmy do następnego meczu i zobaczmy, czy tym razem Bloodlust podejdzie wtedy, kiedy trzeba. Czy w pierwszej turze i nie zrobimy z tym nic, no ale. W ogóle... Kurde, Felek, mam pokój umiejscowiony. O, ale jak fajnie widzę, że się odbija na nagraniu moje uderzanie palcami. Ale faza! No, mam cholera jasna pokój na poddaszu. A żeby generalnie mikro za dużo jakichś takich odgłosów spoza, nie wiem, zza okna czy coś nie ściągał, bo ściąga jak porąbany, może nie umiem tego ustawić po prostu, no ale... to mam wszelkie okna pozamykane, jest to tak cholernie gorąco, o Jezu. No nic. Paladyn. Paladyn, który gra szmugiel, czyżby to była wersja jakaś dziwna, śmieszna paladyna nie na murlokach na przykład? No nie wiem. Szczerze, ten coin to taki troszkę na grida, bym powiedział. Delikatnie mówiąc. No ale... Liczę... Ja po prostu liczę na to, że ten coin to... był... Był po prostu zagraniem, którego... które trzeba było wykonać, prawda? To było zagranie dające sukces w tej rozgrywce. Na pewno. Aha, czyli to są jednak murloczki. Okej, okay, w porządku. Mogę użyć Evolva. Ale zrobię tak. To musi zginąć. A tym pójdziemy w face'a. Okej. Okay. Fajnym zagraniem będzie Evolve na pewno. W ogóle tego Evolva to może ja bym sobie kurde skrafcił złotego. Czy z drugiej strony szkoda pyłu na to, jak to i...
A, szkoda pyłu, za rzadko gra. Troszkę za rzadko gra, czyli to są murloki, a nie was wszystkich, kurde, felek. Ja, sorry, coś mi się na ziewanko wzięło. Szczerze, zrobiłbym tak, zrobiłbym tak, zrobiłbym tak i poszedł w face'a. Mniej murloków w polu, tym lepiej. Zresztą nie może mi boardem tego zniszczyć, więc to już też jest fajne. Szczególnie, że właśnie możemy użyć w tej turze Evolva, w następnej Bloodlusta, bo raczej Murloc Paladin nie gra konsekracji, chyba że ten gra, bo z reguły nie gra szmuglu. No ale da. Wow! Czy to jest jakiś po prostu taki śmieszny wytwór, Paladin? Czy to jest po prostu. Nie mam kart, więc użyję tego. Elo. Elo. Trochę inny plan miałem na to i troszkę źle zagrałem. Trzeba było, chciałem grać Evolva i trzeba było tego Evolva grać. No ale. I to jest, słuchajcie, idealna sytuacja dla niego pod konsekrację, a ja się wystawiłem jak ostatni pajac. Jeżeli on teraz ma konserwę na łapie, to będzie po prostu taki strzał w dziesiątkę, że tragedia. Szczególnie, że ja mam martwą rękę. Zobaczcie, jaką ja martwą rękę mam, bo to jest też ból. Nie ma konserwy. No to spoko. No, ta ręka boli niesamowicie. Szczerze, mogę mu zadać 20 punktów obrażeń z samego stołu. I ja nie wiem, czy to nie jest kuszące do tego stopnia, żeby osrać cały ten board. Aha, no chyba, że zrobi tak. No dobra, no to teraz 15. 15 to trochę mało. No dobra, to zróbmy tak. Zróbmy tak. Ej, szczerze? To jest dobre. A, nie jest dobre. Kurde, felek! Liczyłem na to, że zadziała ten. O Boże, no jak on się nazywa? Jak on się nazywa, słuchajcie? Dziki piromanta. Że piromanta zadziała, no ale w sumie no jak miał zadziałać? No, głupa to trochę. A może zrobić... No dobra, nie ma tragedii, o ile gościu, po raz kolejny mówię, nie ma konsekracji, nie dobrał czy coś, to tragedii nie będzie. Ale kurde, to jest po prostu, nie wiem, festiwal misplayów czy coś. W ogóle może tak nazwę ten odcinek. O, to nie byłoby głupie, nie? W ogóle śmiesznie, bo wyrocznia, to jest wyrocznia, nie? Tak, wyrocznia światło zimnych. Światło zimnych. To jest dosyć ciekawa sprawa. Tego mi nie rozwali w zasadzie. Tego rozwali, tak? 5, 8 plus 6. No to nie jest wiele, bo to jest 14, 5. Kusi mnie ten Bloodlust. Czternaście będzie mi brakowało 5. Tu mam 4. No i szczerze. Szczególnie, że on mnie jeszcze nie zabija tym boardem. 3, 6, 9. 12, 14. Nawet jak dostanie Murloca. A no chyba, że tego. Ups.
Dzień dobry, witam serdecznie, moi mili państwo, znajdujemy się na festiwalu misplayów. Zobaczycie tutaj państwo fenomenalne zagrania typu idziemy na wszystko, wykładamy, rzucamy całą rękę, nie bacząc na removale przeciwnika, albo z drugiej strony nie zagrywamy żadnych kart, bojąc się przed removalami przeciwnika, ewentualnie olewamy board i idziemy w face'a, bo przecież to jest agro deck, smork, go face, tak jest. Także witamy serdecznie, zapraszamy, będziecie się państwo bawić fenomenalnie, fenomenalna zabawa, polecam. Tak. Czyli pieprzenie w bambus dlaczego nie należy... Może inaczej. I dlaczego siedzę na 18 randze, a nie na pierwszej? Szkoda, że po zagraniu zacząłem sobie liczyć, ile mu da World Leader. No, nieważne. Ujmę to tak. To było tak słabe, to było tak gówniane, że po prostu jakaś tragedia. Ja nie wiem, ja się nie przyznaję do tego zagrania, ani do... Nie wiem, ani do HS-a wezmę. Grałem w LoL'a, to po takich zagraniach to czat generalnie churalnie pisał uninstall game, delete LoL i wszystko naraz, to chyba czas najwyższy, moi mili państwo, odinstalować Hearthstone'a czy coś, dziękuję, albo nauczyć się w końcu grać. No tak to jest, jak człowiek przestaje kurde felek myśleć. No nic, ale spokojnie, nie gramy tutaj dla wyniku, gramy dla dobrej zabawy, a zabawa jest iście epicka. No prawie. Rzućmy sobie to, rzućmy tak, żeby nie cofnął, boże broń na łapę tego ziutka. Okej, nie bardzo wiedziałem, co tu zrobić więcej, czy dorzuć. No bo on jakby teraz ma fajny trade, nie? Bo on wali sobie tym żywiołaczkiem w mojego Jade Golema 1-1 i mu żywiołak przeżywa. No, a ja mi szkoda trochę broni do tego żywiołaka. O, wow, gramy Mirror. A to ciekawe. No to ciekawe doświadczenie, prawda? I no, ja więc zrobimy sobie, moi mili państwo, zrobimy tak, a następnie tak. Po czym rzucimy coina i użyjemy Hero Power. Jakież to zagranie jest fenomenalne po prostu. Proszę zwrócić uwagę. Mamy teraz bardzo podobny board składający się z czterech kreatur po stronie jednego gracza z kreatur dwóch 1-1 i po stronie drugiego 1-1, ale proszę zobaczyć, co się dzieje. Nasz przeciwnik Dark Petr zagrywa portal Malstromu, po czym czyści mój board. Dosyć gówniany, ale trudno. I dostaje bardzo fajną kreaturkę 1-2 po użyciu swojego Hero Power. Również dostaje Heal Totem, czyli totem, którego najbardziej w tym momencie potrzebuje. Jak się rozwinie sytuacja? Co zrobię ja? Jak wyjść z tego cało? Niszczymy ten, ponieważ jeżeli dorzuci sobie totem ognistego języka, tudzież Flame Tongue Totem, zaboli nas to bardzo mocno, ponieważ będzie miał powyżej dwóch czy tam trzech ataku i dobierze kartę umierając, a nie chcemy, żeby nasz przeciwnik dobierał karty, ponieważ i tak dostajemy od niego w pysio, prawda? No nic, robi się ciekawie, cóż za emocje, czujecie to? Tak jest. Co to? Kaprawe oczko! Patches, proszę bardzo, patches z ręki, no to jest coś niesamowitego, no i jeszcze totem 1-1. Świetnie, jeszcze żywiołakiem, tak jest. I stół przygotowywany pod Bloodlusta albo pod Evolva. Proszę bardzo, czy dostaniemy portal? No to... Moi mili państwo, to jest zemsta. To jest moja prywatna zemsta, nie, w zasadzie to nie zemsta. No, może nie tyle zemsta, tak, zemsta za własne misplaye, tak, zobaczcie. Uwaga. Tak, robi to, zagrywa portal Malstromu, czyszcząc calutki board. Na tym kończy turę.
Szkoda mu używać własnej broni i wie, że ta broń może się jeszcze przydać. Co prawda może również ją stracić, bo gramy Mirror Match i pewnie przeciwny deck przeciwnika jest wyposażony w korsarzy krwawych żagli. Jednakże Michał nie boi się wyzwania, dzielnie stawia czoła. No dobra, a teraz może poczekajmy z tym stawianiem czoła i powie... Dobra, ja już widzę rozwiązanie, on już widzi rozwiązanie, proszę zobaczyć, Boże, co za fenomenalne zagranie, zrobimy tak, następnie tak, polecimy krabem w twarz. O nie, tylko nie na twarz. A właśnie, że na twarz. Dorzućmy sobie obrońcę, skałko wzgórza, czy jak go tam zwał, to będzie najlepsze rozwiązanie. I dorzućmy sobie świetlika, bo dlaczego by nie. Moi mili państwo, coś niesamowitego. Z niemal straconej i przegranej pozycji Ravi Raven podnosi się, rozbudowując board. Co na to przeciwnik? Degeneracja. Co przyniesie nam degeneracja? Pole całe prawie 1 na 1. Wow, jeżeli przeciwnik posiada portal Malstromu, nie posiada, to jest... O, normalnie, to się we łbie nie mieści, proszę bardzo. Mamy degenerację, czy użyjemy degeneracji, czy nie? Tak bardzo uratowałby nas Bloodlust. Jednakże, czy uda się go zdobyć? Czy uda się zdobyć Bloodlusta? No dobra, zróbmy tak. Ej, elo, szczerze, to w ogóle niszczę cały board i lecę sobie w face'a tak po prostu. No dobra, teraz tak bez pajacowania, portal Malstromu to jest wyrok, nie? O, wow, no drugiej degeneracji się nie spodziewałem. Teraz już w ogóle portal Malstromu to jest coś, ja pierniczę. Ale by usiadło, ale go musi ten szlak trafiać, że tego portalu nie ma. Chyba że on wcześniej zagrał, a ja nie załapałem tego, nie? Też może być. Oczywiście niszczymy wszystko, co możliwe. Cholera, żebym miał Bloodlusta, to byłaby porobione, no i to dosłownie. No niestety. Niestety nie ma. Boże, jak tu jest gorąco. Nie polecam mieszkania na poddaszu. Istna tragedia. Jeb, i Wolf, i oby nie dostał tąpa. Dzięki, gro! No ale dobra, słuchajcie, ja mam Devolva, więc w zasadzie mi to tam jakoś... Pani Myszko, no nie no. A ktoś może sprężone powietrze? Elo? Szczerze, to wyszło jeszcze gorzej niż było. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Nie jestem pewny, czy powinienem tradować. W ogóle znowu się wyłączyłem, mam jakieś zawiechy. Totalnie nie wiem, czy te trady to jest jakaś tam dobra decyzja, ale z drugiej strony, jak nie mam Litala, a znowu lecieć w face... Ja już poleciałem w face, nie tradując kilka razy. No, to mi chyba wystarczy. Przecież na tej randze, co prawda, bardziej chodzi o zabawę niż o jakąś tam większą rozgrywkę, szczególnie na tych filmach. Bo tam się jakoś mocno nie, jak widać, nie skupiam na tych, no ale, no jak widać, to była dobra decyzja. I tym właśnie pozytywnym akcentem Ravi Raven wygrywa to starcie, wygrywa to pojedynek. Proszę bardzo, ile brakuje nam do złotego szamana? Jeszcze 6 meczów, no ale niestety, ten złoty szaman nie w tym odcinku, no bardzo chciałem, niestety nie wyszło. Podsumowując, festiwal misplayów właśnie dobiega końca. Jeżeli jesteście chętni, nieważne, jeżeli podobał wam się festiwal, jeżeli chętnie zobaczylibyście go po raz kolejny, zapraszam na kolejny odcinek z Hearthstone'a. Na pewno będzie to kontynuacja wiecznie trwającego festiwalu u Ravika na tubie. Cokolwiek. Dobra,
Dzięki śliczne, do następnego filmu, do następnego razu i w ogóle tak mam jakieś zjazdy. Na razie, cześć. Co za zjazdy jakieś?